Bardzo serdecznie proszę się czuć jak u siebie w domu, w naszym teatrze. Mam nadzieję, że zawsze Państwo tak się czują. No, dla nas to ważny dzień, tak jak zawsze otwarcie Grudziąckiej repertuaru, Grudziąckiej Wiosny Teatralnej. Ogłoszenie tego repertuaru jest bardzo ważne. Za chwilę Pani Dyrektor opowie nam tutaj o haśle, ale ja chciałabym tylko powiedzieć na wstępie, że w tym roku repertuar przygotowuje nasza koleżanka Ewelina Dąbrowska, która pierwszy raz to robi. Chciałam powiedzieć tylko jedno zdanie, że przez tyle lat, które jestem przy tych wszystkich wiosnach teatralnych, to widzę, jak kolejne osoby, które przygotowują repertuar, pięknie odciskają swój charakter i swoje piętno na każdym repertuarze i są to takie autorskie programy, myślę trochę. Oczywiście publiczność jest jak zawsze najważniejsza, ale ten autorski sznyt jest też bardzo ważny i w tym roku też to będzie widać. Teraz zapraszam Panią Dyrektor. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w teatrze. Jak Państwo zauważyli, do teatru już zawitała wiosna i właśnie za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy Grudziądzan, ale nie tylko Grudziądzan, zaprosić na naszą kolejną edycję Grudziąckiej Wiosny Teatralnej. Hasło jest już wszystkim znane, dzisiaj je ujawniamy, a właściwie hasło zostało już wcześniej w social mediach ujawnione. Cóż można w takim razie powiedzieć? Cóż się kryje za tym hasłem? Myślę, że tegoroczna wiosna będzie poświęcona człowiekowi i to zwykłemu człowiekowi, który popełnia błędy, popełnia grzechy, upada, ale stara się podnieść, stara się to odpokutować. I jakież to będą grzechy i w jaki sposób będzie je odpokutował, to zobaczymy podczas kolejnych spektakli teatralnych, na które już dzisiaj zapraszam. Od 16 lutego zapraszamy zarówno do kasy, jak i bilety można kupić w internecie, na naszej stronie, czy też na naszym portalu Bilety 24. Cena karnetu to 350 zł. Myślimy, że jak na 8 propozycji w ramach tego karnetu, który można obejrzeć, to cena nie jest wygórowana. Kupując indywidualnie bilety na wszystkie przedstawienia, wydamy 140 zł więcej, więc zachęcamy do kupna właśnie karnetów. Dodatkowo, jak co roku, posiadacze karnetów mają prawo do głosu w naszym plebiscycie publiczności, bo tak jak w latach poprzednich, po zakończeniu całej wiosny, właśnie w tym dodatkowym dniu, w którym będziemy grać w tym roku spektakl Kora Falowanie i Spadanie, posiadacze karnetów oddadzą swój głos i zwycięski spektakl, jak zwykle, będzie inaugurował nasz przyszły sezon teatralny. Do karnetów nie zaliczają się te przedstawienia, które są grane dla dzieci w ramach przedwiośnia. Bilety natomiast indywidualnie będziemy sprzedawać od 27 lutego.